to jest zupełnie inna kwestia, bo powtarzam, u podstaw całej sprawy leży akt łaski prezydenta. No przepraszam, cóż to byłby za akt łaski, gdyby można go było ignorować. I porównywanie tych dwóch spraw jest porównywaniem rzeczy nieporównywalnych. Dzisiaj rano widziałem, ktoś próbował w takim, prawdopodobnie myślał, że przebłysku polemicznej błyskotliwości porównać, chyba jeden dziennikarz Rzeczpospolitej powiedzieć, że no Nixon został za Watergate zdymisjonowany, a my się czepiamy w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Ze mną, ale wszystkim z Państwem, Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w raporcie. Panie pośle, no to jakby od wczoraj wszystkie media zaczynają pytanie od tego samego wywiadu z Andrzejem Dudą w Super Ekspresie. Jak pan rozumie tę wypowiedź prezydenta? Czy już jest deklaracja, że ich wypuści? To jak w to ubrać to potem stanowisko ministra Mastalerka? Czy ja bym przede wszystkim nie chciał wchodzić w buty i rolę kolegów z kancelarii prezydenta i gdzieś jeszcze dorzucać swoje 3 grosze. Ja czytam i wywiad, i działania przede wszystkim pana prezydenta jednoznacznie. Zacznijmy od tego, że pan prezydent ułaskawił panów ministrów Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku. Na podstawie konstytucji, na podstawie swoich prerogatyw, będziemy to powtarzać do znudzenia, nie ma żadnej instancji, która miała aby prawo oceniać ułaskawienia, znaczy prawo łaski prezydenta. Wypowiadał się o tym też Trybunał Konstytucyjny i to jest sprawa zasadnicza i na tym wszystko powinno się zakończyć. To, że później mamy do czynienia z ignorowaniem tych prerogatyw prezydenckich, mamy do czynienia z bezprawną rzekomo kontynuacją procesu, która nie powinna żadnych skutków wywoływać. To jest rzecz zupełnie inna. I pan prezydent zwrócił się w takim razie, widząc co się dzieje, widząc, że z jego pałacu prezydenckiego i ułaskawieni przez niego posłowie na Sejm RP, wybrani wolą swoich wyborców, zostali uprowadzeni, zamknięci bezprawnie w więzieniu. No, pan prezydent zapowiedział, że wszczyna procedurę ułaskawienia w innej formule. I właśnie, powiem pańskim zdaniem, dlaczego zdecydował się na taką formułę? Skoro przekonujecie, że ci panowie są niewinni i powinni wyjść na wolność, dlaczego ich po prostu nie ułaskawił? Ułaskawił. W 2015 roku. Okay. Pytanie, dlaczego dzisiejsi rządzący w tak bezczelny, no się już przyjęło to sformułowanie, narympał, dlaczego w taki sposób ignorują polskie prawo. To jest coś, za co kiedyś w przyszłości odpowiedzą. A dlaczego pan prezydent nie daje się złapać w pułapkę? Bo to jest pułapka. Właśnie po tym wywiadzie u państwa, który przywołał różne interpretacje, przecież wysypał się, mówiąc kolokwialnie, pan poseł Dariusz Joński, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, który już myślał, że złapał króliczka i napisał na Twitterze: o, mamy cię! Jak pan prezydent ponownie ułaskawi, to znaczy, że poprzednio źle ułaskawił i złamał prawo. Przecież to o to chodzi. Oni chcą zastawić na pana prezydenta pułapkę, żeby później móc mówić, że coś zrobił nie tak, żeby podważać jego kolejne nominacje. A co do samego tego rzekomego wyroku, skazania, bo tu w moim przekonaniu to są ludzie, którzy siedzą z powodu prywatnej zemsty Donalda Tuska, że walczyli z korupcją w jego otoczeniu. Ale słyszałem przed chwilą panią ministrę chociażby mówiącą, że oni stworzyli jakąś korupcję, że oni kogokolwiek namawiali. No, zostali skazani za przekroczenie uprawnień. To dwie sprawy. Nawet zakładając, bo tak jak mówię, ten cały proces nie powinien się odbyć po ułaskawieniu, ale nawet dla dobra tej dyskusji, przyjmując, że ten proces się toczył, to są kolejne dowody na to, że jest to sprawa polityczna. Dlaczego? Bo po pierwsze, najpierw robiono wszystko, słynna narada w prokuraturze generalnej kilka lat temu, żeby zmusić prokuratorów do tego, żeby tę sprawę podjęli. Uczestniczyła w niej prokurator, która już wówczas brała łapówki, CBA ją następnie złapało, dzisiaj odsiaduje wyrok za łapówki. Czyli łapówkarz robił wszystko, żeby tych, którzy walczyć z korupcją, zamknąć. Kwestia samego tego wyroku sądowego, mówię, dla dobra dyskusji, bo ja go nie uznaję, ale dla dobra dyskusji.
Ostatnio była, jeden z publicystów robił analizę. Wie pan, ile osób w Polsce jest, było w ostatnich latach sądzonych z podobnych paragrafów? Nie mam pojęcia. Kilkadziesiąt tysięcy. Wie pan, ilokrotnie sądy w tych tak zwanych przestępstwach urzędnych, przekroczeniu uprawnień, zasądzały tak drastyczną karę? 2 lata bezwzględnego więzienia? Ani razu chyba. Zrobiono wyrok dla zrobiono wyjątek dla Wąsika i Kamińskiego. I pan mi mówi, że to nie jest sprawa polityczna, jeżeli w wielu sprawach z tego samego paragrafu, gdzie ktoś po prostu kradł, był urzędnikiem na przykład i kradł, i było to przekroczenie uprawnień, dostawali wszyscy zawiasy. A tutaj nawet mówię, nawet zakładając, że idziemy już naprawdę na rękę sądowi, bo przecież ten wyrok na czym między innymi polegał? Na tym, że był spór, czy zgoda na nagrywanie podejrzanego o korupcję w miejscach publicznych dotyczy hotelu, prawda? No, czy hotel jest miejscem publicznym? No, każdy może do niego wejść, przynajmniej do pewnego momentu. Bo pan powiedział... Widzi pan, siedzimy w niezwykłych detalach, bo pan... coś za co, nie wiem, grzywna może ja, by się ja, należała, ja nie... a ich się za to wsadza ja na jestem, 2 lata ja do więzienia. Ja nie jestem pewien, że rozmawiamy o detalach, bo pan tu powiedział, że nie chce występować w roli rzecznika kancelarii prezydenta, ani samego ale prezydenta. Mówię teraz już o samej sprawie. A ja z kolei no, nie chcę się wypowiadać w imieniu sądu, natomiast no, mówimy tutaj, ale musimy tę sprawę jakoś ocenić. Tak jak ja to rozumiem, no to mamy do czynienia z dwójką bardzo wysokich rangą urzędników, którzy, no, jak uznał sąd, nie stosowali przepisów, które ich obowiązywały. No to chyba jednak przepisy są po to, żeby urzędnicy szczególnie tak wysocy, którzy dysponują tak olbrzymią władzą i tak olbrzymią odpowiedzialnością, ich je stosowali. Ja bym jakby... Pełna zgoda, tylko powtarzam. Po pierwsze, zostali ułaskawieni. Ten cały proces nie powinien się odbywać, ale... A może właśnie prezydent popełnił błąd, ułaskawiając ich na tak wczesnym etapie? Nie popełnił błędu, bo konstytucja mówi, że prezydent stosuje prawo łaski. Koniec, kropka. Konstytucja nie mówi, że szczegóły doprecyzowane są ustawą. Konstytucja nie mówi, że stosuje prawo łaski. Ja nie mówię o błędzie prawnym, tylko o błędzie takim czysto politycznym. Ale przed chwilą pan chciał, żeby urzędnicy działali na podstawie i w granicach prawa. No, prezydent jest urzędnikiem i właśnie działał na podstawie prawa. No, musimy mówić o aspekcie prawnym. I tak powtarzam, konstytucja nie mówi, że prezydent może ułaskawić w tym czy innym momencie. Konstytucja nie mówi, że prezydent stosuje prawo łaski w poniedziałki, środy i piątki, a we wtorki i czwartki nie. Konstytucja mówi, że prezydent stosuje prawo łaski. Koniec, kropka. I jeszcze jedno. No, ja się zgadzam oczywiście, że wszyscy funkcjonariusze publiczni, urzędnicy państwowi powinni działać zgodnie z prawem. I powtórzę, nawet zakładając, że tam mogło dojść do jakichś dla dobra tej dyskusji, powtarzam, to nie jest moja opinia, ale żeby udowodnić moją tezę, nawet zakładając, że tam mogło dojść do jakichś drobnych przekroczeń, bo mówię, to są przekroczenia typu, czy można nagrać kogoś pod hotelem, a w samym hotelu nie można, bo to zdaniem sądu nie jest miejsce publiczne. No ja myślę, że mielibyśmy długą debatę językoznawców jednak, czy hotel jest miejscem publicznym, czy nim nie jest. To powtarzam, za dużo cięższe przewinienia z tych samych paragrafów sądy w Polsce dają wyroki w zawiasach. A tutaj dostali 2 lata bezwzględnego więzienia. Powtarzam, to jest jeden z koronnych dowodów, że ta sprawa jest polityczna. Okej, a nie obawia się pan, bo tu państwo, zresztą ja znam go dobrze, bo tu w debacie często go słyszę, że to była dosyć drobna sprawa, no bo właśnie nagrali kogoś w hotelu, że gdyby tą samą osobę nagrali na ulicy, to w ogóle działaliby w granicach prawa. No ale w takim razie, czy nie obawia się pan, że dużo poważniejsze zarzuty, nawet i oskarżenia, czy też wątpliwości pojawią się, jak ruszy Komisja do spraw Pegasusa, no bo tu słyszymy o ludziach, którzy byli podsłuchiwani nie tylko w pokoju hotelowym, ale we własnej łazience. Ja tego nie słyszałem. Być może nie dość się interesuję tematem. No tak, podobno ten system miał działać, że był w stanie gromadzić dane na temat, no po prostu podsłuchiwać i rejestrować każdy ruch osoby inwigilowanej z telefonu komórkowego, wszędzie, gdzie ona go miała. Wie pan, tylko to cały czas się poruszamy w obszarze podobno miał jedna pani, drugiej pani, ktoś coś usłyszał. Komisja będzie działać pod warunkiem, że nasi kandydaci zostaną do niej wybrani, bo też proszę zauważyć, dzisiejsza większość parlamentarna, która ma większość, będzie miała większość w tej komisji. Obawia się
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo wie, że to są merytorycznie przygotowani ludzie, którzy po prostu, tak jak Przemek Czarnek, Waldek Buda czy Paweł Jabłoński, roznoszą na strzępy argumentacje przewodniczącego Jońskiego i świadków, których wzywa, oni się boją tego samego. Czy ja w takim razie, nie chcę występować jakiegokolwiek rzecznika, ale ja tylko rozumiem, w takim razie dla dobra... Adwokat diabła. Jako dla dobra tej dyskusji, jak pan powiedział, przytoczę, argument jest następujący. Mamy do czynienia z kandydatami trzech polityków Solidarnej Suwerennej Polski, którzy byli bardzo bliskimi wręcz w ministerstwie współpracownikami ministra Ziobry, a pojawiają się wątpliwości choćby co do tego, w jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości ten system zakupiło, więc posłowie koalicji mówią, tak nie powinno być, ci panowie być może staną się sędziami we własnej sprawie. Nie obawia się pan takiego scenariusza? Ale ponownie, ani pan, ani ja nie mamy pojęcia, czy po pierwsze Polska taki system zakupiła, bo to jest ta część działań państwa, która jest objęta klauzulami ściśle tajne i wyżej czasami. Po drugie, to są argumenty drugiej strony, która je formułuje przed pracami komisji, czyli nieco jednak wyprzedzając. Jeżeli by w którymś momencie się okazało, niczego nie przesądzam, że ktoś z członków komisji, nie wiem, może mieć jakąś wiedzę w tym temacie, to przecież jest możliwość w ustawie o komisji śledczej wyłączenia się, ale oni próbują oferować wyroki przed zakończeniem prac komisji. I rzecz jeszcze jedna, powtarzam, nie wiem, jakimi dokładnie metodami i technikami, bo nigdy nie byłem członkiem Komisji Służb Specjalnych, zresztą jakbym był, to i tak bym się tym nie mógł podzielić, jakimi metodami i technikami operacyjnymi dokładnie posługują się polskie służby. Pewnie jest to cały wachlarz, od takich tradycyjnych człowieka w prochowcu zerkającego za rogu, po jakieś rozwiązania nowe, technologiczne. Tylko wiem jedno. W polskim prawie jest obowiązek, żeby każde tego typu działanie operacyjne było uzasadnione i zaakceptowane przez sąd. I to jest ta kluczowa sprawa. I jeżeli ktoś kogoś gdzieś inwigilował, bo polskie służby to robią. Robią to służby na całym świecie. Już powiedzmy sobie jasno, to nie jest... Znaczy sam fakt, że służby kogoś podsłuchują, nie jest jeszcze skandaliczne. Nic skandalicznego. To było to na pewno za zgodą sądu. Niezależnie od tego, czy w parku, czy w kuchni. Dobra, ale to co? To ja rozumiem, że pan jakby w ogóle nie przesądza, że w ogóle służby korzystały z Pegasusa. Nie było Pegasusa w Polsce? Ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mogły korzystać z różnych rozwiązań. Pegasus się stał takim trochę medialnym wytrychem. Też dużo o nim nie wiemy. Wiemy jedynie z raportów, z raportów laboratorium Citizen Lab jakiegoś kanadyjskiego, do którego w ogóle nasi politycy radośnie wysyłali swoje telefony niezabezpieczone, bo musieli do nich dać dostęp. To nie do końca chyba odpowiedzialne, ale to już każdy za siebie decyduje. Pojawiły się informacje w mediach, kiedy ta sprawa się była dyskutowana, że to całe laboratorium ma być powiązane z firmą Kaspersky, antywirusową firmą rosyjską, która jest z kolei na liście sankcji. Wie pan, jest tu dużo wątpliwości, dużo znaków zapytania, zbyt dużo, żeby w sposób odpowiedzialny cokolwiek przesądzać. Aż by się chciało powiedzieć, że przydałaby się komisja śledcza w tej sprawie. I dlatego głosowaliśmy za tą komisją, również żeby odkłamywać różnego rodzaju nieprawdziwe, fałszywe narracje. Powtarzam, wszystkie działania podejmowane przez służby są podejmowane zgodnie z prawem i za zgodą sądu. To jest ta kluczowa sprawa. Za zgodą sądu. Przez wiele lat słyszeliśmy od naszych oponentów politycznych, jak to oni szanują sądy, jak to oni walczą o sądy. Skończyło się wraz z objęciem przez nich władzy. Jak im się nie podoba coś, to tak jak wczorajsza odmowa wpisu nielegalnych likwidatorów pana Sienkiewicza, to teraz mówią, że to sądy złe, albo sędzia pisowiec, albo coś jeszcze i że nie będą uznawać. To jest tylko dowód hipokryzji drugiej strony sporu politycznego. Ja tak mogę, patrząc panu w oczy, powiedzieć, nawet nie zerkając tutaj na czat nasz, ale się jestem skłonny wręcz założyć, że już za chwilę ktoś na czacie napisze, ale przed chwilą pan powiedział, że wyrok sądu skazujący panów Kamińskiego i Wąsika to jest nielegalny, zły i niedobry. To jest zupełnie inna kwestia, bo powtarzam, u podstaw całej sprawy leży akt łaski prezydenta. Przepraszam, cóż to byłby za akt łaski, gdyby można go było ignorować? I porównywanie tych dwóch spraw jest porównywaniem rzeczy nieporównywalnych. Dzisiaj rano widziałem, ktoś próbował w takim, prawdopodobnie myślał, że
przebłysku polemicznej błyskotliwości porównać, chyba jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej powiedzieć, że no Nixon został za Watergate zdymisjonowany, a my się czepiamy w sprawie Kamińskiego i Wąsika. No to oczywiście są inne konstytucje, ale sama idea łaski wywodząca się jeszcze z czasów monarchii pewne punkty wspólne ma. No to otóż prezydent Nixon został ułaskawiony przez swojego następcę jeszcze zanim jakikolwiek proces się w ogóle rozpoczął. To był w pełni no tak, abolicyjny... To jest inny system prawny. Tak? No, ale mówię, niektórzy używają takich porównań, to też warto je, jak mówi się bardzo nieelegancko z angielskiego, debankować. Więc powtórzę, czym innym jest proces sądowy, który kończy się wyrokiem, czym innym jest proces, który jest robiony na siłę, po ułaskawieniu przez prezydenta. To jest tutaj kluczowa sprawa. To może dobrym rozwiązaniem byłoby to, o czym piszemy dzisiaj w Super Ekspresie. Bosak proponuje reset konstytucyjny. To już Konfederacja wystawiała ten pomysł już od dłuższego czasu. Prezydent też odniósł się do tego w wywiadzie, że można by było dokonać jakiejś tam, nie wiem, w miarę racjonalnego dogadania się różnych sił politycznych, żeby przynajmniej wybrać na nowo Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i KRS. Jak pytałem o to przed chwilą panią minister Dziemianowicz, bo on to od razu ucięła dyskusję, że nie trzeba, wystarczy przestrzegać przepisów. A PiS jak na to patrzy? Taki reset jest sensowny i w ogóle możliwy? Czy jestem, muszę powiedzieć szczerze, zdumiony, ale pozytywnie zdumiony tą autokrytyką w takim razie wyrażoną przez panią minister. Bo tak, wystarczy przestrzegać przepisów. Wystarczy, żeby pan minister Sienkiewicz, zwany pułkownikiem Rympałkiem, nie łamał prawa, nie próbował łamać ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, nie próbował łamać ustawy o radiofonii i telewizji. Wystarczy, żeby minister Bodnar nie łamał prawa, co wytykają mu liczni prokuratorzy, robiąc skok na prokuraturę krajową. Wystarczy, żeby Donald Tusk nie łamał prawa niezgodnie z ustawą, odwołując szefa CBA i tak dalej, i tak dalej. Tak, wystarczy nie łamać prawa. Ale co do jakiegoś dogadywania się tutaj znowu przywołał pana prezydenta, no to przede wszystkim niczego nie przesądzając, ale żeby w ogóle z kimkolwiek o czymkolwiek rozmawiać, no to trzeba mieć chętnego. No na przykład mamy ze strony Koalicji Obywatelskiej i jej przystawek jakiś bezprzykładny ciągle atak na urząd prezydenta. A pan prezydent przecież wielokrotnie dawał dowody, że jest otwarty na rozmowy. No chociażby kwestia ustawy o in vitro. Jasno pan prezydent wielokrotnie mówił, że jego prywatna opinia jest raczej inna, prawda? Ale nie wykorzystał prerogatyw prezydenta po to, żeby wysłać tę ustawę, tować tę ustawę o finansowaniu in vitro, bo uznał, że Polacy w wyborach zagłosowali tak, że ta koalicja, która się utworzyła, ma prawo podejmować decyzje i pan prezydent nie staje im na przeszkodzie. No gdyby ktoś chciał oskarżać prezydenta o złą wolę, no to by zawetował to. To był dla mnie bardzo wyraźny sygnał, że prezydent szanuje decyzje Polaków i szanuje, że w Sejmie jest taka, a nie inna większość, nawet jeżeli ta większość podejmuje decyzje, które nie do końca mu się podobają. No ale to niech ta większość rządzi zgodnie z prawem. Niech ta większość proponuje ustawy, a nie jakieś uchwały, które uchwała i opinia profesorska, która się podoba panu Sienkiewiczowi, nagle w Polsce urastają do rangi źródeł prawa. No tak nie jest. Przecież oni nie spróbowali zmienić mediów ustawami, nie spróbowali zmienić ustawy o prokuraturze. Nie poszli do prezydenta i nie powiedzieli, to są nasze warunki brzegowe, co pan prezydent na ten temat, czy jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie. Nie, oni po prostu zaczęli łamać prawo. Wielu komentatorów analizując działania prezydenta Andrzeja Dudy, zresztą wczoraj miałem okazję tutaj w tym studiu rozmawiać o tym z profesorem Chwedorukiem, jakby zwraca uwagę, że cała ta sprawa, jak wszystko w polityce, ma też oczywiście element jakiejś dalszej, szerszej strategii. I że być może prezydent szykuje się do roli przyszłego przywódcy polskiej prawicy. Ja wiem, że pan dzisiaj nie w stanie nic przesądzić, nic powiedzieć, ale się zastanawiam, jak pan ocenia te plany. Nawet nie tyle ich realność, ale czy to jest na przykład dobry kandydat na przyszłego przywódcę polskiej prawicy. Przywódcą polskiej prawicy jest... Kto jest dzisiaj, to bezsprzecznie wiemy, ale też już dobrze wiemy, że rozmowa o tym, że pewnego dnia Jarosław Kaczyński będzie chciał
komuś władzę przekazać, toczy się już od bardzo, bardzo dawna. I to wielu też waszych posłów, choćby na ramach Super Expressu, wręcz wskazywało konkretnych kandydatów. Wie pan, ja mógłbym powiedzieć, że... Ja wiem, że pan nie wyśle teraz prezesa Kaczyńskiego na emeryturę. No Powiem więcej. No, ta dyskusja to się pewnie toczy dłużej niż ja jestem w polityce, a ku zaskoczeniu niektórych jestem w tej polityce już dość długo. Jakie pan prezydent ma plany po zakończeniu kadencji? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, na pewno zdobył sobie duży prestiż, również międzynarodowy, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy był jednym z liderów tych działań związanych z odpieraniem rosyjskiego ataku na Ukrainie. No, z pewnością cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków. No, przed nim, jak sądzę, duża przyszłość polityczna, ale jaką drogę wybierze, no to ja nie ośmielam mu się suflować. Dobra, zostawiamy ten temat. Czekamy. Poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.